Musimy namierzyć Madame Rouge, zanim znowu zaatakuje. O, to ja otworzę! No co się tam znowu stało? Pewnie jakieś straszne lustro. Kto ty jesteś? Ja jestem ja. A czemu wyglądasz jak ja? A czemu ty wyglądasz jak ja? Pierwszy ciebie zapytałem. A ja zapytałam druga. A dwa to więcej niż raz. Podobno. A co tu się odbywa? Pojęcia nie mam, ale dostrzegam pewne podobieństwa. Chwila, chwila. Ty jesteś ja? A może ty jesteś ja? Nic z tego nie rozumiem. Chwileczkę, bo jeszcze zrobicie sobie krzywdę. To jest bestia, a ty być kto? Znaczy, kto ty jesteś? Też jestem bestia! I wpadłaś do mnie, bo mnie szukałaś, bo jesteś moją siódmą wodą po budyniu? Nie, gdzie? A więc tak, byłam sobie po prostu w łazience i robiłam swoje i nagle patrzę, a tam jakaś dziwna zielona pani na mnie patrzy. Przeraziłam się, uciekłam i oto jestem. No to nasz bestia ma sobowtóra. Wow, taka moja damska wersja. Po prostu się w głowie nie mieści. Wam też się nie mieści? Bo mnie w ogóle się nie mieści. Ocie, kocie, no w głowie się aż nie mieści. Hej, chwila, moment, a jeśli to... A! Madame Rouge! Kto? Gdzie? Ty, mała! Ty jesteś Madame Rouge, ja to czułem! Wiesz, to chyba nie ona. I znowu zamieniasz się w tego dziwoląga i dziwobląga, przyjacielu! A, to przepraszam. Fiu, bo już się bałam. Ale prawdziwa Madame Rouge jest na wolności. Tytani, wracać do pracy. A obrazicie się, jak sobie trochę pogadam z koleżanką? Nie, mały z ciebie pożytek. Super, to miłej pracy. No dobra, bestio. Opowiedz mi coś o sobie. Jasne, zapraszam więc na wycieczkę. A dokąd? Do krainy dzieciństwa, syneczku. Cofnijmy się razem do dnia, kiedy przyszłam na świat w dżungli. Też jestem z dżungli. A moi rodzice to naukowcy. Moi też! Nagle ugryzła mnie taka paskudna zielona małpa. Niemożliwe! Też mnie ugryzła małpa. Nie wierzę ci. No to uwierz. A potem to strasznie chorowałam i rodzice, żeby mi uratować życie, podali mi takie zielone serum. Wyzdrowiałam, ale zrobiłam się zielona! I mogłam się zmieniać w zwierzaki. Hej, mała, ty chyba nawet nie wiesz, ile nas łączy. Jeśli tyle łączy, to pewnie wiesz, na co mam teraz ochotę. No jasne, że tak. Wiesz co, bestia? Bo ja już dawno nie spotkałam kogoś, przy kim nie czułabym się jak dziwadło. A wiesz, że ja też? Niezły numer. Niezły numer! Co tam, tytani? W porządku, przyjacielu. A u was pękają głowy? No właśnie, wszystko dobrze? A, nie, znowu ty. Trochę mi przypominają moich przyjaciół, wiesz? To ty też masz przyjaciół? Mamy dużo wspólnego. Ja mam przyjaciół, ty masz przyjaciół. Bo jesteście identyko! A teraz wybaczcie, proszę, ale nadal szukamy Madame Rouge. Ty wiesz, o co tu chodzi? Kto to ta Madame Rouge? Nieprzyjemna pani, która potrafi wcielić się w kogo chce. Jak to? Ale w kogo chce? W kogo chce i kiedy chce. No ale... A jeśli ona to ja? Znaczy, jeśli ja jestem ona! Przestań, gdzie tam? Jesteśmy tak podobni, że ty to możesz być tylko ty, jasne? Ale popatrz na to, bo ta Rouge to dziewczyna, tak? A ja też jestem dziewczyną! Do tego we wszystkich horoskopach mi wyszło, że wkrótce czeka mnie wielka zmiana.